mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Delikatnie tam swoboda. Drugi projekt Jazz Coverage to duży krok do przodu. Stwierdziliśmy, że zrobimy warsztaty wokalne, warsztaty PR-owe. W tym momencie na dole kończy się część wokalna. Magda Kotura-Surą kończy grupę. Czy uważam, że poziom jest bardzo wysoki? Jest kilku bardzo utalentowanych ludzi, którzy naprawdę mają szansę się rozwinąć i nawet osiągnąć ogólnopolski sukces. Jestem właśnie na projekcie Jazz Coverage. Ogólnie jest bardzo fajnie, miła atmosfera, wspaniali ludzie. Na pewno wyjadę stąd z czymś nowym, z czymś, czego się nauczyłam o wokalu. Mamy to. I drugi. Dobra. Wiecie, o co chodzi? PR. To jest znane tak naprawdę stwierdzenie, tylko jest skrót używany tego. Public. Relation. Dokładnie, czyli na polski. Nie. Relacje publiczne, tak? To jak my się z mediami, jak my się z zewnątrz kontaktujemy, my jako osoba, tak? Co znaczy EPR? Już wiemy, jak budować wizerunek w internecie, wiemy, jak prowadzić swojego fanpage'a, wiemy, co pisać, czego nie pisać. Tak naprawdę wiemy wszystko to, co będzie nam potrzebne do zbudowania spójnego i prawidłowego wizerunku w internecie. Ponieważ byłem na pierwszym projekcie, mogę ocenić i porównać, jak jest teraz, jak jest przedtem. Poziom jest po prostu pod sufitem. Chcesz śpiewać, czy jest dobra ten, czy wyciągniecie to? Zaśpiewaj. Here comes a time when you heard a certain call. Mamy drugi. To life, the greatest gift of all. Dobra, to będzie. Dowiedziałam się dużo na temat panowania nad swoją barwą, kontrolowania tego, jak się śpiewa, jak móc kontrolować swoją barwę. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się pewnych rzeczy. Dowiedziałam się bardzo dużo nowości dotyczących promowania siebie w sieci. I uważam, że każda osoba, która chciałaby zażądać sobą w sieci, promować się w internecie, powinna skorzystać z takich warsztatów.